Kolejny skok na kasę w wykonaniu FIFA, czy może rewolucja na miarę Mistrzostw Świata i dodatkowe emocje, jakie przygotowała dla kibiców Światowa Federacja. Odświeżone klubowe Mistrzostwa Świata, które już za kilka miesięcy wystartują pod egidą organizacji zarządzanej przez Gianniego Infantino, zgromadzą w jednym miejscu aż 32 kluby z całego świata, ale jak to w przypadku FIFA, zarówno pomysł, jak i samo wykonanie pozostawia sporo do życzenia i generuje mnóstwo kontrowersji. O co chodzi w nowych rozgrywkach, które na stałe wejdą do piłkarskiego kalendarza już najbliższego lata? Dlaczego budzą one tak wiele obaw? Co wspólnego ma z nimi Leo Messi? I wreszcie, jak za pomocą równie sprytnego, co żenującego planu Gianni Infantino chce dosłownie zapisać się w historii futbolu? Jednak zanim drużyny pokroju królewskich, The Citizens czy Bawarczyków staną do rywalizacji w nowych klubowych rozgrywkach, już za moment czekają je kolejne starcia w tych najbardziej elitarnych europejskich pucharach. A z tej okazji razem z STS mam dla Was promocję, w której możecie wygrać dodatkowe 200 zł za wytypowanie drużyny, która zdobędzie gola w najbliższej kolejce. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod futbolowy STS, wystarczy wpłacić minimum 50 zł, a w przypadku poprawnego wytypowania gola wybranej drużyny i wygranej na całym kuponie zostanie do niego dodane ekstra 200 zł. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów w opisie odcinka, a oferta skierowana jest tylko do pełnoletnich widzów. Aby lepiej zrozumieć to, z jaką rewolucją mamy do czynienia, spójrzmy, jak do tej pory wyglądały klubowe Mistrzostwa Świata, o których istnieniu wielu niedzielnych kibiców mogło dotąd nawet nie słyszeć, a jeśli już, to pod względem rangi traktowano je bardziej w kategoriach ciekawostki i półtowarzyskiego turnieju. I trudno by było inaczej, skoro do 2023 roku, a więc we wszystkich dotychczasowych edycjach, przeciętny europejski kibic kojarzył najczęściej tylko dwie drużyny: zwycięzcę Europejskiej Ligi Mistrzów i jej odpowiednika z Ameryki Południowej. Edycja 2023 nieco zmieniła tę sytuację, przynajmniej z perspektywy polskich fanów, którzy poza Manchesterem City i brazylijskim Fluminense znali też ekipę Urawa Red Diamonds prowadzoną przez Macieja Skorże, ale generalnie format, w którym dotąd brało udział raptem 7 drużyn, nie był specjalnie elektryzujący. Owe 7 miejsc wypełniali, jak zostało wspomniane, zwycięzcy klubowych mistrzostw 6 poszczególnych federacji oraz dodatkowy reprezentant kraju będącego gospodarzem danej edycji. Co więcej, dwie najbardziej medialne drużyny, czyli właśnie zwycięzcy Champions League i Copa Libertadores, czekali na swoich rywali już w półfinale, mając w całym turnieju ledwie 2 mecze do rozegrania, w tym w większości wypadków finał, który rozgrywali pomiędzy sobą. I tak na 20 dotychczasowych edycji tylko 4 nie wygrali przedstawiciele starego kontynentu, których w finale zabrakło tylko jeden jedyny raz w historii. Nic więc dziwnego, że turniej ten w oczach tak wielu kibiców uznawany był za kompletnie niepoważny. To też w pewnym momencie FIFA, stojąca za jego organizacją, zdecydowała się na totalną rewolucję, której efekty zobaczymy już latem 2025. Podczas trwającego niemal miesiąc turnieju w Stanach Zjednoczonych, który od najbliższej edycji, wzorem klasycznych Mistrzostw Świata, od których zapożyczono także sam format, będzie odbywał się co 4 lata, zobaczymy w akcji nie 7, ale aż 32 kluby z całego globu, w tym poza gospodarzem aż 12 reprezentantów Europy, do tego 6 drużyn z Ameryki Południowej, po 4 z Azji, Afryki i strefy CONCACAF oraz jednego przedstawiciela Oceanii. Celowo w tym miejscu nie użyto słowa najlepsze kluby, bo o ile wcześniej sprawa była prosta i bilet na klubowy mundial otrzymywali tylko zwycięzcy kontynentalnych rozgrywek, to obecne kryteria doboru drużyn, jakie FIFA zaprosi na swoją imprezę, nie są już tak jasne, jak mogłoby się wydawać. Otóż takim kluczem zaproszonych zostanie bowiem tylko 20 z 32 uczestników, czyli po 4 zwycięzców Ligi Mistrzów i jej odpowiedników na 5 kontynentach, którzy zwyciężą w 4 kolejnych sezonach pomiędzy mistrzostwami. Przykładowo w klubowych Mistrzostwach Świata 2025 automatycznie wezmą udział zwycięzcy Ligi Mistrzów z lat 2021, 2, 3 i 4, a na klubowy Mundial 2029 te, które wygrają Champions League od 2025 to
2028 roku. I tak analogicznie na 5 kontynentach. Mamy więc 20 obsadzonych miejsc, ale pozostało nam jeszcze 12 i tu sprawy nieco bardziej się komplikują. Zacznijmy od najprostszej, bo jedyną federacją, która nie otrzyma automatycznej kwalifikacji dla wszystkich zwycięzców swoich regionalnych rozgrywek klubowych na przestrzeni 4 lat jest Oceania, bo tu z racji na tylko jedno dostępne miejsce zostanie ono przydzielone triumfatorowi z najwyższym miejscem w specjalnym rankingu FIFA. A ta ścieżka rankingowa zdeterminuje też skład pełnej delegacji z Europy i Ameryki Południowej, gdzie poza 8 zwycięzcami trzeba będzie wskazać jeszcze 10 dodatkowych ekip, biorąc pod uwagę jeden dość ciekawy warunek. Otóż na turniej mogą polecieć maksymalnie 2 drużyny z każdego kraju, nie wliczając w to triumfatorów Ligi Mistrzów. Tym sposobem kosztem takich klubów jak Liverpool, Arsenal, Milan czy nawet Barcelona z Europy do USA wybiorą się dużo mniej medialne Porto, Benfica czy nawet austriacki Red Bull Salzburg. Korzystając z faktu, że bilet na turniej zapewniają sobie zwycięzcy rozgrywek na przestrzeni 4 lat poprzedzających mistrzostwa, wśród nich jako triumfator z 2021 roku znajdzie się też choćby londyńska Chelsea, która przecież dopiero podnosi się z gigantycznego kryzysu. No dobrze, mamy już 31 z 32 uczestników, zostało nam więc jedno ostatnie wolne miejsce, które jak zostało wspomniane, trafi do klubu z kraju gospodarza turnieju. Jako że pierwsza zreformowana edycja odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, miejsce to przypadnie Interowi Miami, czyli drużynie Leo Messiego, która w momencie ogłoszenia tej decyzji nie była nawet blisko wygranej w MLS, nie mówiąc o jakimkolwiek triumfie w Pucharze Mistrzów CONCACAF, z którego odpadła już po jednej rundzie. Zatem na jakiej podstawie miejsce wśród teoretycznie najlepszych klubów świata zajmie drużyna, którą już w pierwszej fazie playoffów o zwycięstwo w MLS wyeliminował klub Bartosza Slisza? To pytanie należałoby skierować bezpośrednio do Gianniego Infantino, który uznał, że miejsce to powinno trafić do zwycięzcy tzw. tarczy kibiców, czyli trofeum wręczanego drużynie z największą liczbą punktów po sezonie zasadniczym MLS. Inter Miami faktycznie zdobył ich najwięcej, ale rywalizując tylko z drużynami z konferencji wschodniej, odpadając w fazie playoff już na pierwszej przeszkodzie, podobnie jak z rozgrywek kontynentalnych. Tyle, że w tym wszystkim zupełnie nie chodzi o kwestie sportowe. Turniej zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, mecz otwarcia odbędzie się bez zaskoczenia na stadionie w Miami, a co lepiej przyciągnie kibiców i sponsorów niż obecność w nim największej gwiazdy całej piłkarskiej Ameryki i rywalizacja podstarzałych gwiazd Barcelony z dawnymi kolegami z Madrytu. FIFA po raz kolejny więc zachowała się jak FIFA, bo nawet jeśli udział Interu Miami faktycznie podniesie atrakcyjność samych mistrzostw i z punktu widzenia kibiców jest to dobra wiadomość, to jednak nie ma ona nic wspólnego ze zdrową sportową rywalizacją, a jest czysto komercyjnym zabiegiem. Tak jak jednym wielkim komercyjnym zabiegiem są całe nowe klubowe mistrzostwa świata, wokół których od samego początku pojawiała się ogromna fala krytyki. Ta największa płynęła tak ze strony klubowych działaczy, jak i przede wszystkim samych zawodników, którzy już od dawna narzekają na zdecydowany nadmiar meczów w napakowanym do granic możliwości kalendarzu gier, na co duży wpływ mają właśnie kolejne reformy, zwiększające liczbę uczestników, a co za tym idzie, liczbę meczów we wszystkich rozgrywkach. Wepchnięcie, bo nie da się tego nazwać inaczej, dodatkowego turnieju od 2025 roku, odbywającego się co 4 lata jak Mistrzostwa Świata czy Europy, w dodatku trwającego miesiąc i startującego tuż po zakończeniu sezonu klubowego, oznacza, że wielu topowych graczy ze starego kontynentu przez 3 lata będzie grać w zasadzie bez przerwy. Po sezonie 23-24 latem odbywały się Mistrzostwa Europy, po obecnie trwającym przyjdzie im mierzyć się w klubowych Mistrzostwach Świata, a tuż po zakończeniu kampanii 25-26 znów wylecą do Ameryki Północnej, tym razem na mundial z reprezentacją. A gdzie czas na odpoczynek? Tym działacze FIFA wydają się już zupełnie nie przejmować, przez co już dziś liczba urazów, w tym tych najpoważniejszych, zbiera krwawe żniwo, odsyłając na przymusowe, wielomiesięczne urlopy coraz większe grono zawodników. FIFA nie tylko nie robi sobie nic z przemęczenia piłkarzy, ale ustami samego Gianniego Infantino wręcz postraszyła kluby, że jakakolwiek próba oszczędzania sił czy wystawienia w rozgrywkach drugiego garnituru piłkarzy spotka się z surową karą. A przecież już od jakiegoś czasu w środowisku piłkarzy coraz częściej słychać odmieniane przez wszystkie przypadki słowo protest, o jakim niedawno wprost wypowiadał się Rodri, czyli ostatni zdobywca złotej piłki, jak na ironię wyłączony z gry do końca sezonu przez zerwane więzadło.
była. Tyle, że wprost należy zdać sobie sprawę z faktu, że cała koncepcja odświeżonych klubowych mistrzostw świata wynika jedynie z prostej finansowej kalkulacji. Otóż FIFA jako światowa federacja największe pieniądze zarabiała dotąd na organizacji swojej flagowej imprezy, jaką są klasyczne mistrzostwa świata. Jednak cały potencjał leżący w piłce klubowej był dotąd spieniężany niemal wyłącznie przez UEFA, która oprócz własnych mistrzostw Europy jest też organizatorem Europejskiej Ligi Mistrzów. Gianni Infantino chciał więc znaleźć sposób na to, by rzucić rękawice tym największym, najpopularniejszym, a przede wszystkim najbardziej dochodowym klubowym rozgrywkom świata, jednocześnie zdając sobie sprawę, że turniej z udziałem jednej europejskiej drużyny, jak miało to miejsce do tej pory, absolutnie nikogo nie interesuje. I tak, mimo rozszerzenia klubowych mistrzostw do 32 ekip, finalnie w decydujących fazach play-off i tak z dużym prawdopodobieństwem będziemy emocjonować się starciami głównie najsilniejszych klubów europejskich, bo jak wspomniałem wcześniej, mimo że format klubowego mundialu zapożyczony jest z klasycznych mistrzostw świata, to tak naprawdę będzie on po prostu rzadziej odbywającą się ligą mistrzów, w dodatku jeszcze bardziej obnażającą dysproporcje między klubami. Jeśli bowiem spojrzymy na rozgrywki Champions League i weźmiemy pod uwagę i tak już odstający od reszty stawki pod względem wyceny Slovan Bratysława, to okaże się, że w zestawieniu drużyn interkontynentalnego turnieju pod egidą FIFA znajdziemy aż 5 drużyn z jeszcze niższą wyceną, a gdy za wyznacznik zamożności przyjmiemy drugie najbiedniejsze w gronie Champions Young Boys Berno, to latem 2025 naprzeciw City, Realu czy Bayernu stanie aż 11 biedniejszych od Szwajcarów drużyn, czyli 1/3 całej stawki. Zresztą, co tu dużo mówić, jeśli europejski kopciuszek w postaci Red Bull Salzburg swoim budżetem ustępuje jedynie budowanemu za pieniądze szejków Al-Hilal oraz brazylijskim Palmeiras i Flamengo, to w myśl teorii, że pieniądze i wartość zespołów faktycznie przekładają się na wyniki, z dużym prawdopodobieństwem w fazie pucharowej nowych rozgrywek obejrzymy niemal wyłącznie przedstawicieli Europy. Gianni Infantino dostanie więc to, czego chciał. Własnej wersji Ligi Mistrzów, która tym razem zasilać będzie konto już prowadzonej przez niego organizacji, ale żeby nikt na świecie nie miał żadnych wątpliwości, kto stoi za tym szalonym pomysłem, wystarczy, że rzuci okiem na pokryte 24-karatowym złotem trofeum przygotowane przez FIFA dla zwycięzcy turnieju. Na nim znajdzie się bowiem nie tylko wygrawerowane nazwisko i podpis samego prezydenta, ale też tekst brzmiący: jesteśmy świadkami nowej epoki, złotej ery piłki klubowej, ery klubowych mistrzostw świata FIFA. Szczyt wszystkich zmagań klubowych. Zainspirowane prezydentem FIFA Giannim Infantino. Słowa te nie tylko próbują zakłamywać rzeczywistość, prezentując postać kontrowersyjnego 54-latka jako wielkiego wizjonera futbolu, ale i obwieszczając ową nową erę, która w rzeczywistości jest erą jeszcze większej komercjalizacji futbolu. Ale czy w tym wszystkim da się doszukać jakichkolwiek plusów? Okazuje się, że tak, bo jak w przypadku wielu innych inicjatyw piłkarskiej centrali, wśród wielu zupełnie nieprzemyślanych decyzji, motywowanych wyłącznie interesem czysto komercyjnym, czasem mimochodem udaje się zrobić coś dobrego. I tak z pewnością ci kibice, którzy nie cierpią jeszcze na przesyt piłki w corocznym kalendarzu, otrzymają dodatkową możliwość zobaczenia swoich idoli i ulubionych drużyn w kolejnych rozgrywkach, które zapewne zostaną opakowane na najwyższym możliwym poziomie w najbardziej połyskujące sreberko. Oczywiście stanie się to kosztem najlepszych i najbardziej eksploatowanych piłkarzy, którzy będą musieli wejść na nadludzki poziom przygotowania fizycznego, by w obliczu kolejnych meczów do rozegrania wciąż cieszyć grą swoich sympatyków i starać się utrzymać jak najwyższy poziom, o co przecież trudno było już choćby na ostatnim Euro. Obok nich biegać będą jednak gracze, którzy jako nieliczni faktycznie skorzystają na nowym formacie, mając w niejednym przypadku po raz pierwszy i ostatni w życiu szansę rywalizacji z najlepszymi w swoim fachu, której w innym wypadku nigdy by nie doświadczyli. Dla młodych zawodników z krajów nieco bardziej egzotycznych piłkarsko będzie to też bezcenną lekcją futbolu i okazją do pokazania się szerszej publice czy ewentualnego transferu do Europy. Także dla samych klubów z peryferyjnych zakątków piłkarskiego świata będzie to kolejny zastrzyk gotówki, który realnie wpłynie na ich codzienne funkcjonowanie i podniesienie poziomu w danym regionie, co w połączeniu z nabytym dzięki występom w mistrzostwach kapitałem marketingowym powinno ułatwić im budowę silniejszej pozycji.
W ten sposób po raz kolejny oglądamy oblicze FIFA nastawionej przede wszystkim na zysk, która pod przykrywką szansy dla niedocenianych i słabszych ekip tworzy projekt mający stać się dla niej kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy. A to wszystko bez cienia zażenowania, podlane wizerunkiem samego Gianniego Infantino, wciąż marzącego o tym, by w oczach piłkarskiego świata być noszonym na rękach. Teraz, przynajmniej metaforycznie, doczeka się tego za każdym razem, gdy ktoś uniesie w górę trofeum z jego nazwiskiem. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o nowych klubowych mistrzostwach świata. Jeśli jesteście fanami tego typu materiałów o teoriach spiskowych, absurdach i skandalach z udziałem m.in. FIFA, to po więcej takich materiałów zapraszam was w to miejsce, a pełnoletnim widzom przypominam o promocji sponsora kanału STS z okazji nadchodzącej kolejki Ligi Mistrzów, w której do wygrania jest dodatkowe 200 zł. Wszystkie szczegóły w opisie filmu.